Policja versus złodzieje. Przed wami jeden z najbardziej ryzykownych odcinków. Dziś planujemy napad na bank. Kasyno było tylko przykrywką, ale od początku. Musimy kupić lepszą broń, na wybrzeżu czeka na nas handlarz. Policja myśli, że będziemy robić kasyno, więc po kupieniu broni zrobimy trochę zamieszania w tym rejonie. Gdy lekko zdezorganizujemy policję, wjedziemy na motorach do banku w centrum miasta. W skarbcu jest równy $1 000 000, więc grubo, trzeba to zawinąć. Na pewno się skapną, nie obędzie się też bez negocjacji, ale jesteśmy na nie gotowi. Mamy awaryjną dziuplę w centrum, a także kwaterę główną na ranczu La Fuente Blanca. Jak myślicie, czy wyjdziemy z tego cało? Oglądajcie odcinek, żeby się przekonać. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku Policja vs. Złodziei. Moi drodzy, szykuje się najgrubszy odcinek tego sezonu. Jest dzisiaj ze mną oczywiście Ospano Siemano. Siema byku. Pano siemano, siemano! Ja pierdzielę, moi drodzy, plan słyszeliście, jaki jest potężny. I dzisiaj zobaczymy, czy nam się uda. Ja już maskę ubrałem, Ospano też ready, tylko musimy kupić broń i tak. Lecimy, widzowie. Wiecie, co musicie zrobić teraz? Zostawić łapę w górę, zasubskrybować mój kanał, kanał Ospka i wpaść do niego na perspektywę, ponieważ nasz plan złożony jest z dwóch perspektyw i trzeba wpaść do Ospanego i zobaczyć, jak u niego. O, jak zrymowałem. Siema. Dzisiaj jest dzień rymowania, mam nadzieję, że też jest dzień dobrego strzelania, co nie? No kurde, mam nadzieję, tak. Kasy zdobywania dzisiaj, wiesz, o co chodzi. Mam pomysł, jeżeli dobijecie mnóstwo łapek pod odcinkiem Kalucha i moim, to stary, robimy potem przez mapę, ale tylko rymujemy, jak do siebie gadamy. O kurde, stary, zrobiłeś dobry pomysł na odcinek, widzowie, 40 tysięcy ma w górę i lecimy z tym odcineczkiem, a teraz nic, tylko pisać startu. No i stary, co, jedziemy po broń najpierw, nie? Tak, tak, jedziemy razem czy osobno? Wiesz co, będzie bezpieczniej osobno, więc moi drodzy, piszemy startu, trzymajcie za nas kciuki i jazda. Powodzonka, lecimy. Przyjacielu, lecimy z tematem. Ty, a gdzie jest ten nasz sprzedawca, dealer broni? Bo najpierw, no... no? Ale my się dzisiaj, stary, mieszamy. No mów, mów, co chciałeś powiedzieć. A, już leży, chodź. Dobra, czyli jednak nic z tego napadu będą chyba. Nie, nie zapeszaj. On jest w tej zatoczce rybackiej, co nie? Tam. Okay. Więc spotkajmy się tam i jak się spotkamy, to ja cię zawiozę w specjalne miejsce. Dobra, dobra, no to ja jadę na spokojnie. No i stary, co, zdobywamy bronię, potem bejcik pod kasynem, nie? Tak jak było. Tak, 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 tak. Dobra, tak, tak. Widzowie, ale jaja. Oby się to wszystko dzisiaj udało nam zrobić, bo naprawdę, powiem wam szczerze, że tak grubej akcji to jeszcze nie było. No. O, shit! Ja jadę obok policjanta, chłopie. O kurde, no to stary, uciekaj. Ja pierdzielę, jechałem równolegle z tym chłopem. I on mnie nie widział? Niemożliwe to jest. No to uciekaj, uciekaj, może cię stary specjalnie zostawia. Ja pierdzielę, dobra, jadę w krzaki. Widzieliście to, co się przed chwilą stało? Jechałem równolegle z policjantem i pytanie, czy chłop mnie widział, czy też nie. Co za rura jest w ogóle? Co jest grane? Nie widziałem takiej rury w GTA-u dawno. Dobra, zawalę stanta o tę rurę. Okej, okay, byleby bezpiecznie. Ajsik, czy to jedzie z panu tutaj? Jestem obecnie obok elektrowni, nie wiem, tak, gdzie to ty. On jedzie. Za mną, stary, jest jakiś zmotoryzowany szpieg. Tak? Goni mnie jakiś chłop na motorze. Kopnij go. Ej, zbejtuję z panego, że go też. X i lewa przycisk. A ciebie nie gonią, na motorach? Gonią mnie. Ale wy... Co? Gonią cię? To ty jesteś, stary! Jaki prank! Pizza prank, gościu, kurde! Ale tak się zmieszałem! Mogłem to lepiej zrobić, ale dobrze. Widziałem właśnie, jak zjechałeś z autostrady, dlatego mówię, dobra, to cię sprankuję, nie? No, jadę chyba górami, stary, wiesz? Ja chyba też, no. To jest taka bezpieczna trasa złodzieja, gościu. Ja pierdzielę, ale się obsrałem, tak zacząłem kminić, co tu zrobić, co nie? Ale od razu dobry masz instynkt, czyli wtapiasz się, o kurde, ale stanta zawaliłem. Wtapiasz się, wiesz co, w NPC-tów, nie? Ta, no. Moi drodzy, Marcinem Dubielem nie jestem, ale sprankować Ospanego czasem potrafię. What the heck? Co? Co się dzieje? To jest jakiś chłop, tu jest z łodzią, to jest nasz człowiek? Tak, 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 to jest nasz człowiek, ty już tam jesteś? Ja pierdzielę, jestem, tylko myślałem, że to jakiś ten, tajniak, ale będę czekał na górach, stary, czekam, no. Rozmawiamy z naszym panem od broni. Łodzie, witam, witam. Już dojeżdżam, dzień dobry. Co pan tam ciekawego dla nas ma? No co pan, co potrzebują? No co potrzebujemy? No jakieś zapalary, no nie wiem, kolega tutaj mój coś chce, taką zapalarę. Tak, potrzebujemy takiej turbo kozackiej, no, zapalającej broni, pociski, stary, takie z zapałkami. Ja pierdzielę, ale będę. Pociski z zapałkami, nie mam pociski z zapałkami, ale mam to. O, dobra, no, to ja C4 dobra przygarnę. O, taka, 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 o, widzisz, takie czerwone moja paski, ma. Klasa, widzę, to, żebyś nie strzelił, wiesz, o co chodzi, przyjacielu. Okej, okay, gościu, nic nie wiesz, nie słyszałeś nic o żadnym napadzie w centrum miasta, jasne? Jaki napad w centrum miasta? No właśnie. No. Bardzo dobrze. Dobra, jedziemy z tym. Ospek, to co, teraz plan jest jaki? No stary... Chyba nie ruszysz, panie, tą łodzią. To popchaj. Dobra, pomóżmy mu, Ospek. No, dał nam broń, to trzeba wepchać go do wody, chłopak.
O, wywaliłem się, nie przejedźmy na to. Uważaj, żebyśmy nie wpadli tutaj, nie? Gościu, dasz dobra, radę? To ja popłynę. Dobra, to powodzenka, powodzenka, elo, elo. Ale moje drodzy, emocje. Dawno tak nie było. Się strasznie stresuję, ale kurde no. Jak nie teraz, to kiedy takie rzeczy? Chcecie show? My też chcemy show i zaraz, moi drodzy, ustawiam się. Bruh. No i cały plan poszedł. No, ja to zawsze fajną, podniosłą chwilę muszę zepsuć. No widzowie, cóż, jeszcze raz, zacznijmy od nowa. Jestem przy kasynie już, stary, co za... Dobra, ja jestem bardzo blisko banku, jestem przy banku, tak. Stary, gotowy? Tak. Radiowóz widzę przy banku. O kurde. Jest napad, napad na ten. Stoi radiowóz przy banku, centralnie, ruszył. Nie rób, zacząłeś napad, czy nie? Nie, 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 czekam, bo wiesz co? Dojeżdżam do ciebie. Widzę, jedziesz. Tak, tak, to wjeżdżaj tam, stary. Dobra. Gleba, to gleba, 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 ręce, ręce gleba, do góry, gleba, ręce do góry, tutaj, na ziemię wszyscy. Za szafkę. Już. Jest tu motorem. Dobra. Już. Bez żadnych, kurde, tutaj ceregieli, do środka, już. Zajmij się zakładnikami, ja idę do sejfu, tak, dobra? Tak. Ja pierdzielę, co się tu dzieje, widzowie? Jestem w sejfie, robisz napad? Twarzą do mnie. Robię tak, napad? Stary, zaczynaj. 30 sekund, spokojnie, stary. Alarm jest włączony, ale wiesz, mamy na spokojny czas, nie? Ja pierdzielę, widzowie, co tu się dzieje? Czynności jakieś... Wyślę ci jedną babę i zamontujesz na nią bombę. Co ty na to? Dawaj ją. Ja tutaj, stary, włamuję się do sejfu. Baba, ty z grubszymi nogami. Ty nie z grubszymi nogami, baba. Jeszcze 9 sekund, widzowie. Pół miliona dolców. 100 tysięcy dolców, cholera. No dobra, ale zaraz ukradniemy jeszcze raz. 100 tysięcy mamy, stary. Albo milion. Ja myślę, że milion. Ja po prezent przyszłam. Masz bombę na sobie. O, policja wchodzi policja. Stop. Negocjator za chwilę. Stop, bo zginie. Ale nie wychylaj się tak, ta baba niech tu będzie, stary, druga też. Tutaj chodźcie, tutaj, ty baba wracaj, blondynan. Ty, gorylico, chodź tu. Zamknąć się tam, to my dyktujemy warunki. Jakie mają tarcze, widzisz to? Tak, stary, wezmę jedną babę tutaj, żeby ją widzieli, co nie? Mamy zakładników, prosimy negocjatora jednego, ale tylko jeden podchodzi. Stary, myślę, że ta bomba się tak przyklei na plecy, czy trzeba podejść? O kurde. Odsunąć się! O, dobrze, stary. Zdziałem im bombę tam, stary. Dobra, ospek, ta bomba to ich chyba tutaj ten. Gdzie co? Tutaj, negocjator, tutaj negocjatora potrzebujemy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Negocjator, here. Dobra, wchodzisz do środka. Sam wchodzisz do środka. Dobra, wchodzę do środka. Po proszę, nie zabijaj się mnie. Proszę. Co masz broń? No to jesteś negocjator, czy chcesz kurę dostać? Ja jestem negocjator. Powiedz im, żeby cofnęli się do tyłu. Cofnijcie się, do wyjścia, ja tu się z nimi pogadam. No, słuchajcie, panowie, co byście chcieli za tą piękną panią? No słuchaj, mamy dwie piękne panie, a skąd się wziąłeś to ten gościu, Ospek? Nie wiem, stary, on właśnie jakoś się tutaj sam znalazł. Wiesz co, mi broń, stary, znikła, muszę ją szybko ustawić. Dziadek. Dobra, mamy jeszcze Santiago. Na zewnątrz to macie 3 szwadrony wojska, 8 helikopterów i 12 artylerii w waszą stronę skierowaną. No i 5 czołgów co jedzie, tak właściwie, więc nie macie zbytnio dużych szans. Dlatego proponuję wam opuścić broń i wyjść stąd z podniesionymi rękami. Towarzyszu, co ty na to? Co? Stary w życiu. No to się może schowam, co? I... Stoisz tutaj, bo... No spokojnie, ja tylko chcę pogadać, nie? Słucham. Daj nam chwilę, bo my tutaj musimy pogadać z moim tym. Mamy trójkę tutaj czubów, które możemy odstrzelić wszystko, co chcemy. I zaraz jeden, jak jeszcze raz tu wparujecie, albo stanie się coś dziwnego i będą ci kumple, przekroczą tamtą linię kafelkową, przykleimy jedną bombę do tego naszego pajaca, więc... Nie radzę, bo to się dla was też może skończyć. Tak, słuchaj, dajesz nam 3 minuty, albo 2 minuty i wychodzicie stąd wszyscy, poza budynek. Budynek też jest nasz, hol też chcemy mieć do dyspozycji. Tak jest, nie ma problemu. To co, już mam wyjść? Tak, teraz. Dobra, papa. Wycofaj całą swoją jednostkę. Do tyłu, wycofujecie się w tym momencie, bo was zabiję. Papa, już chodźcie, idźcie stąd. Ja może stąd już pójdę sobie, papa. Zaminowałem, moi drodzy, wejście. Zobaczcie, ilu ich tam jest na zewnątrz, to jest masakra. Ja przez okno tutaj widzę, ale nie powinienem się tak zbliżać, bo mogę zostać odstrzelony. Trochę się to buguje, zobaczcie, ale o kurde, biegają tam starczami. Dobra, ja uciekam w bezpieczne miejsce. Nie wejdą, bo są zaminowane drzwi. Zakładnicy, słyszycie mnie? Słyszymy. Zapraszam. Tak. Do sejfu, dziewczyny. Już. Na dół, Santiago. Pan nie strzela tylko, pan nie strzela. Jak was zobaczę na schodach, dostajecie kulkę w łeb. Proszę się do celi tam udać. Nie chcę tego sprawdzać nawet. Macie 14 sekund. Dobra.
Postraszyłem ich trochę. Oni stamtąd na pewno nie wyjdą, nie? Co robimy, stary? Jakaś decyzja? Potrzebujemy samochodu, na pewno. Co, czego jeszcze potrzebujemy? Mamy trzech zakładników, więc generalnie możemy trzy życzenia mieć, tak mi się wydaje. Zachowanie kasy, którą mamy, czyli $1,000,000. Tak, to. Transport. I wolny przejazd, stary. I wolny przejazd, dobra. Na przykład na tam 2 minuty chociaż. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, ja mogę wejść? Tak, zapraszamy. Uważaj, bo nie stań na bombę, bo cię wysadzi w powietrzu. Wiem. No, widzicie? Akademia policyjna, to mi się przydało. Rzuć broń. Jasne. Dobra, słuchajcie, chodź tu bliżej, chodź tu bliżej, staniesz przy drzwiach samych. No dobra, dobra. Może wezmę chociaż jedną babę, stary, żeby stała. Tak. Co byście chcieli? Towarzyszu, możesz czynić honory. Tak? No mów, co, czego żądamy. Dobra, teraz tak. Mamy trzech zakładników, więc generalnie macie trzy życia do ocalenia. W piwnicy zostawimy na razie dwie osoby. Jedna z nich jest otoczona bombami. Jeżeli zrobicie coś głupiego, będzie boom i macie flaki z olejem z jednej osoby totalnie, co nie? No dobra. To jest wasza sprawa, żeby bezpiecznie ją tutaj uratować. Ta pani będzie jedną z naszych kart przetargowych. Jasne. Na sam początek chcielibyśmy oświadczyć, że bierzemy cały łup. Nieważna sytuacja. To nie ma problemu, nie? To dosyć pierwszym naszym życzeniem jest podstawienie nam samochodu kuloodpornego w miarę szybkiego, który zmieści 3 osoby. Nie chcę żadnej furgonetki policyjnej, coś. Myślę o jakimś Nightcharku, ewentualnie Akumie. Nightcharka raczej nie sprowadzimy, bo to sprzęt wojskowy, wątpię w to, ale Akuma... Słucham? No to a co, cywila nie szanujecie? No proszę pana, no tutaj wie pan, mamy też się o pewnym tego, jakieś tam limity, nie? To nie może być tak, że pan tutaj zara będzie chciał... Gościu, ale to właśnie to, co ty chcesz w taki sposób ze mną negocjować? No mamy pana, ja bym panu nawet podarował cały wszechświat, ale no niestety, to już musi pan się z górą kontaktować. Ja mogę panu zacząć tą Akumę, czy co pan tam chciał. Akuma to jest motocykl przecież. No to pan tak mówi, że Akumę chciał. No tak? nie chcemy Akumę, chcemy Kurumę. Kurumę. Okej, myślę, że Kurumę... Ale byś nas kopał, Ospek. Kurumę myślę, że da się radę załatwić. Chłop chciał motocykl zamiast opędzenia tego samochodu. No dobra, słuchajcie, dajcie mi czas jakieś tak, nie wiem, 10 minutek. Ja wam tutaj zaraz przyjadę z tą Kurumą całą i co chcecie robić dalej? Uciekasz ją czy co? Mamy wolny przejazd. Na razie. Nie, stary, nie mów na razie nic. Chcemy pierwsze auto tu zobaczyć, bez żadnych bomb i tym podobnych, to wtedy oddamy wam jedną osobę. Mhm. Dobra, nie ma problemu, to słuchajcie. Odwracasz się i wychodzisz. Jasne, już wychodzę. To miłego ziomka, papa. Krót jako negocjator to jest złoto, stary. Złoto, nie złoto, ważne, żeby coś ugrał, stary. Znaczy, jest miękki według mnie, nie? Dobrze, ale bym wkopał na 100 Akumę, dobrze powiedziałem. Ja pierdziele, chłopie, Akumę by podstawili, serio, i byśmy byli w dupie totalnej, nie? Bo wiem właśnie, ja tak gadam o tej Akumie i właśnie tak nie byłem jej pewny w 100%, ale dobra, no mamy to, stary, nie? Jak dadzą nam tu Akumę, to jedziemy dalej, znaczy Akumę, kurde, Kurumę, stary. Jest tak Kuruma, dadzą... podjeżdża Kuruma, widzę tutaj, jestem przy samym wejściu, chłopie. Dobra, jest gituwa, nie ma żadnej bomby czy coś? Nie, jest tak, raz, dwa, trzy, chłopie, tylu... Amstaff aerozol, policjant nawet jest. Jest stary, tyle jednostek, że masa. Sakra, nie? No, powiem ci, Kuruma jest, ale będzie ciężko. Stary, nie powiedziałeś, że Kuruma miała stare kuloodporne opony, bo oni je przebiją. No, ale jak tam dadzą wolny przejazd, no to chill, nie? Tak, tak. Podjechała Kuruma, idziemy. Tak, jest. Jednego zakładnika musimy wziąć, Może ją jechać tu do środka? Może, nie, stary. Wiedzie. Dobra. Kurumą do środka tutaj wcofam. Pójdź po nią, stary, czy coś. Negocjator is ready. Zapraszamy. Halo, negocjator, ale nie wjechałeś tą Kurumą tutaj, to ona tak jakby się nie liczy. Ja wjadę. Do środka, No tak. Dobra, wierzę. Ale proszę to negocjatora. To może zaktywujcie te bomby, co? Bo jak ona wybuchnie... Wjeżdżaj! Nie wybuchnie, jedź! Dobra. Stary, widzisz? No dobra, klasa, chłopie. Do niej teraz. Jeszcze ustawię, żeby było git, nie? Wysiadaj. Do niej i zobacz, czy opony są całe, co nie? Testuj, chłopie, tutaj kierownicę. Dobra. Dobra, gościu, testuję. Dobra. Jest kuloodporne, czy nie? Dobra, kuloodporne opony, macie szczęście. I w takim razie spełniłeś się jeden nasz warunek, wypuszczamy jedną babę, blondyna wychodź. Okej, okay, przygotować SWAT team do zabezpieczenia zakładniczki. Iść tam do nich, Ja prowadzę tą blondynę, no. A to ty ją prowadzę, dobra. Ja idę po następną, stary. Dobra. Idę po babę. Idziesz, blondy. Zabrali ją. Wychodzisz teraz ze mną, a baba, chodzisz do tej celi, gdzie są bomby. Dlaczego? Bo jesteś bombowa. Słyszałem to, kurde. Nie.
Dobrze, dobrze. Teraz ten dziad wyszedł na górę. I co, za niego bierzemy wolny przejazd, co nie? Tak, 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 no. Dobra, kolejny zakładnik, widzowie. Musimy ich sprzedawać, nie? Negocjować, kurde. Mamy już samochód. Ospek, czego żądamy teraz? Teraz tak. Mamy drugiego gościa. Co nie? Gościu jest tutaj warty biznesmen, pewnie ma dużo kasy, jest sławny. Chcemy za niego wolny przejazd, totalnie bez kolczatek. Nie ma problemu, da się radę załatwić. Kolczatek aż do granicy Los Santos z tym, z Palamin, nie z Palamino, co ja gadam, poza, Sandy. Poza granicę Sandy. Miasta po prostu. No. Tak, tak. Nie ma problemu, bez kolczatek, nie ma problemu. I jak odjedziemy, to co najmniej 20 sekund nikt nie może za nim nami jechać, co nie? Co powiedzieć? Na 10? No stary, to jest życie człowieka. Życie człowieka jest warte 20 sekund? Dla ciebie 10 sekund jest warte? No dobrze, Ospek negocjuje. No. A, to możemy w ogóle się pozbyć tej negocjacji i będziecie... Dobra, jednak nie. Dobra, może być 20 sekund, no. Ale dobra. Łatwo się łamy, krót. Mój przyjacielu, czy jeszcze coś? To wszystko chyba. Bez helikoptera chyba, co nie? Przez te 20 sekund i ogólnie, żeby nie latał, bo my nie latamy. Dobra, mam wyrzutnię namierzającą, przyjacielu. Spokojnie, zaraz go ściągnę. Dobra, dobra, dobra. Będzie problem. To co, to mamy to zagwarantowane, ale słyszysz nas, gościu? Cały czas, no. Bo z tym właśnie, z tym, co teraz wynegocjowaliśmy, to może być różnie, bo jesteście z policji i już wiem, że nieraz próbowaliście nas wykiwać. Dlatego, że sprawdzeniem waszej wiarygodności będzie to, że trzeci osadzony wsiada z nami do Kurumy i my wyślemy SMS na policję, gdzie go wysadzimy. A wysadzimy go na 100%, bo mamy swój honor, nie to co wy. Więc zobaczymy, ile wasze zasady są warte i czy w przyszłości można z wami dalej negocjować. W skrócie, jak zobaczymy was po 5 sekundach za nami, to możecie się pożegnać z kobitką, która została na dole, nie? A kobietka zamiast... kobietka ma dodatkowe atuty, co nie? Takie pikające, co nie? Kuma, rozumiem, nie ma problemu. Dlatego poczekasz sobie problemu, teraz tutaj jeszcze. Człowiek nie ma problemu. Mój kolega do ciebie mierzy, a ja idę po naszą koleżankę, wsiądziemy do auta i wtedy będziecie mogli sobie uwolnić gościa. Tylko poczekajcie. Gościu, czekaj. Gościu, chodź tutaj, garniak. Co jest? Mam pytanie. Mogę znać dane osobowe tej osoby, którą zabierasz ze sobą? Muszę poinformować rodzinę tej osoby, że może później wrócić do domu, albo w ogóle nie wrócić, nie? Wiecie, o co chodzi? Ty się nie ruszasz z bomby. Cristiano Ronaldo. Mierzasz się z bomby. Słucham? Cristiano Ronaldo. Kurde. Dzięki za info. Stary, ten gościu stoi na bombie i jak coś tego wydupie, jak będą kozaczyć. Okay. Nie ma co, naprawdę. Nie wiem, on słyszy. Dobrze, niech słyszy, stary. No to oni mają się troszczyć o życie ludzi. Daj tą bombę jeszcze pod tego gościa, żeby nie było tak, że jak mnie zdejmą nagle, to żebyś nie zdetonował, stary, wiesz. Mm-hmm. Czyli gdzie mam rzucić? Pod tego gościa rzuć, stary, bombę. Nie pod tego. O kurde! Przepraszam pana negocjatora. Poczekam na zewnątrz. No bo tu jest moja bomba i też będzie twoja, czaisz? Dobra, jest. Gość ma na nich stać. Dobra, to kto kieruje, stary? Ja. Dobra. To słuchajcie, panowie... W momencie, w którym wyjedziemy, liczy wsiadaj się czas, baba rozumiesz? Wsiadaj baba do auta. Jasne. Dobra, to ja może już tam pójdę do moich na radio, hej, pa. Wsiadaj do auta. Zobaczymy, ile jest tam warci, stary. No, dobra, to co, Ospek? Jak jest stary, no już od ciebie zależy, co nie? Dobra, gościu, odlicz mi i w takim razie gdzie jedziemy, jeszcze mi powiedz. Stary, a gdzie chcesz? Poza miasto gdzieś chyba, nie? Tak. Vinewood Hillsy, musimy ich na Vinewood Hillsach zgubić, stary. Dobra, stary. Zapnij pasy. Aba, zapnij pasy, zapięłaś? O kurde, widzowie. No pewnie, że tak. Na wakacje jedziemy. Pamiętajcie, że mamy zakładnika w samochodzie i damy wam lokalizację, więc to już od was zależy, czy ona przeżyje. Stary, jedź. Tylko nie wysadzaj bomby, stary, nie? Bo tam jest zakładnika. Ej! Złamali negocjację! Jedź, stary! O stary, a żeś drive-misz. Kurde, gościu, czekaj! Ja pierdzielę. A wiesz, złamali negocjacje? No nie, no teraz nie, bo ale... za wolno pojechały. Masz tu jakiś przejazd, stary? Czekaj. Mam. Jedź, stary, tylko uciekaj stąd, stary. Dawaj. Ale jazda, wyrolowałeś ich. Drive, mistrzu. Mądre to było, chłopie. Jedź, tylko uciekaj teraz stąd, jak najszybciej. Nie do doków, nie do tych tuneli, bo oni tam wjadą, wiesz co chodzi? Dobra, ja pierdzielę. Musimy zmienić auto, jak najszybciej, gdzieś poza miasto. Ale stary, my już nie mamy ogonu. No wiem, ale jak Kurumę zobaczą, to jest po nas. Albo ją zostawimy, stary. Jezu, ta Kuruma jest jakaś podsterowna, chłopie, nie da się nią prowadzić. O kurde, u mnie wjeżdżasz poza mapę, stary. Nie, ja jadę, spokojnie. O kurde, dachujemy! Ja pierdzielę, widzowie. Może schowajmy się spokojnie, jestem schowany, schowaliśmy się. O kurde.
Poczekajmy, stary. Słuchaj, policja. Może o, patrz, policja, jest policjant tutaj. Wjeżdża na te budynki, zatrzymał się. Oni, stary, doskonale wiedzą, gdzie jesteśmy. Co jest grane? Jakim cudem? A z powietrza nikt nas nie śledzi? Nie, no nie widzę. Przestali. Bo tu jest radiowóz jeden, na bombach, stary, na tej ulicy. Dokładnie. Ta, widzę, no. Ciekawe, skąd wie. Ciekawe właśnie, kurde, skąd oni wiedzą. Zatrzymuje peda. Widzi. Kolejny przyjechał, patrz. Ej, to jest podejrzane, stary. Strasznie. Schowaj się tutaj za... Jak oni tu wjadą, to ja nie mam pytań. Ale przypał. Podjechali tam. Patrz. Jak? Jak, stary? Co jest? Ty, a co robią z tą zakładniczką, stary? Gonią nas. Ja pierdzielę. Do dziupli jest, stary. Kif to. Gdzie ta dziupla była? Zapomniałem, gdzie ona była. Stary, pierwsza jest tam, gdzie zaczynaliśmy, a druga, stary... Ja pierdzielę. Madrazo, ja nic nie widzę. Nie da się tym kierować. Dobra, na spokojnie, zaufaj mi. I lecisz po górach u mnie. No ja, stary, jadę. O kurde, widzowie, co jest grane. Ramuje ej, ty czubie, pamiętaj, że mamy zakładniczkę, zaraz jej urwę łeb. Przez przypadek, spokojnie, przez przypadek. A jeszcze raz walniesz i będę jej wyrywał zęby. Baba, odezwij się. Takie ekstremalne rzeczy to nie. Dla mnie! Dawaj przerażoną, piszcz, błagaj, żeby się odsunęli. Stary, mamy przesrane. Co? Ja! Ale nie widziałem koksem, chłopie! Jakbyśmy się tylko odbili, to by był koniec. U mnie te samochody latają w powietrzu. Stary, byliśmy metr od przepaści, żeby wpaść do tamy i się, chłopie, skończyć sezon, bo by nas złapał. Jak to, kurde, się udało na numerycznej wyciągnąć? Masakra, dobra, jesteś muszę uważać. Jesteś stary, kocham cię. O kurde, jedź teraz do dziupli. Jaka akcja za tego standa, łapa w górę. Przed proszę nami was. Zjeżdża samochód. A spokojnie, teraz już prosta droga do dziupli, jak już jestem na asfalcie. Tak, dawaj. Ja pierdylam. Wysadzę bomby, co ty na to? Tak. Słyszałeś? Zabiłem kogoś! O! Michaela zabiłeś jakiegoś. O, to nie... stary zakładnik. O nie wzięli zakładnika! Co za policja, stary? Ja pierdzielę! Co teraz? Spokojnie, full control. Musisz, stary, to wygrać teraz, bo oni nas zabiją. Czekaj, jadę do dziupli, chłopie, na spokojnie. O kurde, zabiliśmy zakładnika, nie! Jesteś blisko, dawaj. Okej. Okay. Dawaj. Trzeba szybko wejść do tego, wiesz o co chodzi? Tak. Baba żyje? O! Dobra, do której tutaj? Do stajni. Gdzie dostajesz? Wysiadaj, szybko. Wysiadły? Wysiadaj, Ospek, tu. La Fuenta, interior, jakikolwiek. Jestem. Baba do nas. Pisz końca. Dobra, koniec. Bez... Mamy kurde, to, ale nie bez... mamy tej baby. No, bez zakładnika. Ja dobra, Ospek, kurde, ale było gorąco. Stary, ale jazda, co? Ja pierdzielę, widzowie, ale mówię ci, stary, ten stand, który... Ja byłem przekonany, że wpadniemy do wody i chłopie, to by był koniec nasz definitywny, nie? Ale ja ci powiem tak, stary. No. Fajnie, jakby widzowie też zobaczyli moją perspektywę najpierw z tym skokiem, a potem, stary, u ciebie, bo u mnie, albo na odwrót, w sumie bez różnicy, ale u mnie, stary, nie widziałem tekstur. Ja po prostu spadałem, chłopie, okay. Zakręć nieba. No to musisz zobaczyć, co się działo u mnie. No moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję. Udało nam się uciec, $1,000,000 zarobione. Ale powiem tak, przekroczyliśmy wszystkie progi, więc policja w kolejnym odcinku może nas zmasakrować na samym początku. Ale oczywiście będziemy starali się uciekać. Ospek, dzięki za dzisiaj, stary, teraz dzięki, leżysz, stary. Ale tak się udało, kurde, nie? Tak, więc... ja miałem męty w głowie, chłopie, dzisiaj, ja było kozak. No. W końcu coś kozackie zrobiliśmy. Jasne, subskrybujcie kanał, zostawcie mnóstwa w górę i do następnego. Elio. Siema.